Cześć, witam was znowu z mojego ogrodu. Paczki, skrzyneczki, kartony będziemy sobie dzisiaj znowu rozpakowywać na zewnątrz, ponieważ jest piękna pogoda, a byłoby szkoda zmarnować taki piękny, ładny dzień. W ogrodzie jest też fajnie. Pokażę wam. Wszystkie roślinki sobie pięknie rosną i kwitną. Milo tutaj sobie już czeka na prezentację. Masza też. Maszka. Hej. Kwiatki, słuchajcie, z każdej strony ogrodu pięknie się prezentują. Wam jeszcze pokażę. Róże żółte też zakwitły niedawno. Ze mnie trochę ogrodnik, ale no lubię kwiaty. Dobra, dosyć gadania o kwiatkach. Już sobie przywiozłem skrzynkę, naprawdę dużą skrzynkę. No jest strasznie ciężka, więc wycwaniłem się. Słuchajcie, sobie przywiozłem ją na wózku. Zaraz ją sobie tutaj postawimy wyżej na stoliczek. Już momencik. Już stoi. To co? Zaczynamy. Pokrywkę na bok. Na wierzchu mamy jakieś obrazy w złotych ramkach. Na live już coś takiego podobnego prezentowałem. Anna Amczer, chyba tak to się wymawia. Potem sobie zobaczę i sprawdzę, cóż to takiego. Na razie sobie odłożymy. A tutaj też jakaś kobieta sobie odpoczywa w ogrodzie. Przy jakimś kwitnącym krzewie, drzewku. I to jest malarz, artysta Kroyer. Okej. Słuchajcie, może trochę wiać, bo jest taki wiaterek u nas dzisiaj. Myślę, że to za bardzo nie będzie przeszkadzało. Ostrożnie, bo to jest szkło. Sobie odłożymy szmatki. Łabądek. Łabądków to się już trochę u mnie przewinęło. To jest taka jakby paterka szklana, ale ładny. Ładny, szlifowany. Ładna figurka. Jest tu też miska z owocami. Z takim ażurowym rantem. Gruszki, orzechy, chyba jagody albo borówki. Też widzę, że stan ok. Nic tu się nie odłamało, nie odleciało. Szuman. Dobra. Nie będę za długo gadać o tych przedmiotach, bo chciałbym wam jeszcze pokazać dzisiaj jeden karton. Skrzynka jest dosyć duża, więc szkoda czasu. A to cóż, jakiś wazon też chyba w kształcie jakiegoś takiego ptaka, albo nie wiem. Fiolet, kolor fiolet. Też ciekawy fason, ciekawy wzór. Postawimy go sobie tutaj. Widzę, że są też jakieś miseczki, salaterki. Chyba cztery, tak, chyba cztery, ale to szkło jest nie kryształ, ale też sprawdzę. To też na wierzchu było duo. A to zobaczmy sygnaturkę. Proszę.
też w kopalcie. Piżanka z pięknymi złoceniami. Spodeczek. Wkładam. A cóż to takiego? Ptakiem ładnym. Jakieś otworki też, nie wiem czy to podgrzewacz. Trochę już ta ceramika popękana w środku, widzicie. Ale ogólnie jakiś napis odłożymy. Co tutaj się kryje? Delikatnie, bo słuchajcie, nieraz w szmatka mogą się znajdować małe rzeczy zawinięte. Jakieś zawiniątka. Skąd odłożymy na wózek? Tak się wyłania jakiś dzbanek. Bardzo ładny zresztą. Pokryweczka mi tutaj trochę niżej spadła. Zobaczcie. Też ładne. Taki pękaty, brzuchaty, ale z ładnym motywem kwiatowym. Delikatnie złapię i odstawię. Tak się prezentuje. To cóż, ojej, taka piękna patera, zobaczcie co się stało, poleciało ucho, no ale, o widzę już odłamek, no ale tak się czasem zdarza, szkoda, naprawdę szkoda, no bo była piękna, to było, jest jakaś sygnatura. No, w kuchni się tego zbytnio nie wykorzysta, nawet na talerz, bo można się skaleczyć po prostu, czyli pójdzie na śmietnik. Na śmietnik odłożymy to sobie tutaj. No i tak to jest. Nieraz są straty, nieraz są straty, niby to jest już pozawijane, ale zawsze jednak jakieś drgania, dziury i tak dalej. Potem tak jest właśnie, tak się dzieje. Tu jakaś ładna figurka. O, tu sobie wyglądało, że mam tu jakieś nitki. Oj, spróbuję to odplątać. Już. Jakieś sarenki, jakiś ptaszek na pieńku sobie siedzi. Też ładna. Ta akurat jest cała, nie widzę tutaj żadnych ułamań ani uszczerbków. Dobra, grzebiemy, grzebiemy. A tu cóż, jakaś bomboniera piękna, kwiatkowa, z takim ładnym uchwytem zdobionym. Sygnaturę też. Też ładna. Bardzo ładna. O nie, może z tej strony, bo tutaj jeszcze coś dzwoni. Ja to podniosę, to mi się pobije. Dobra. Najpierw ten talerz, patera wielka, piękny talerz, też ceramika, ale zobaczcie, no stan też bardzo ładny, piękne kolory, trochę przybrudzony, ale umyjemy, wyczyścimy do zawieszenia na ścianie, może tutaj go odłożymy. Wielki. Tu jest jeszcze coś ciężkiego. Ale kryształ, kryształowa bomboniera też przepiękna. Kryształów to mówię, trochę zakupiliśmy znowu. Chociaż cały czas się cieszą, naprawdę
dużym powodzeniem. Okej. Tu mamy jakiś trio, już widzę, że świeci napis kachla. Bardziej takie nowoczesne, ale ładne. Też piękne kwiaty. Jeszcze zerknijmy, jak wygląda talerzyk deserowy. No przepiękny. Dzwonki, chyba mak, jakieś inne polne kwiaty. No zobaczcie. Myślę, że znajdzie, słuchajcie, nowego właściciela, właścicielkę. To trio. Może odłożymy tutaj na ten talerz, bo miejsca się robi mało na tym stoliku. A tu jeszcze sporo rzeczy do wypakowania. Tu jakaś stojąca paterka. Na takie srebrny nozel. Trochę tu już jeszcze, słuchajcie, to sreberko poschodziło. Ale poza tym ok. Kolejny talerz, wrócę wam, bo jest do góry nogami. Przepięknie ręcznie malowana ceramika z jakimś jelonkiem w środku. Kwiaty kolorowe. Coż my tu mamy? Rodos, czyli grecki wazon. Nawet jest data, zobaczcie jeszcze. 1972, pewnie ktoś go dostał w prezencie i sobie zanotował. Też liczne. Tu też chyba patera, tym razem porcelana. Piękne kolorowe kwiaty w środku, ażurek dookoła. Na owoce. No ładne rzeczy w tej skrzyneczce, ładne rzeczy. Tu jeszcze jaka miseczka z jakąś scenką rodzajową. Spójrzcie, jakaś para chyba tańczy, jakiś młodzieniec przegrywa im tutaj. No. W takim kolorze bordo. Też piękne. Nie ma sygnaturki, trochę brudna, ale zawsze, tak jak mówię, doprowadzimy do ładu i porządku. Co tutaj jeszcze się znajduje? Filiżanka, a to taka sama, to widzę spodek. Słuchajcie, wszystko dzwoni. Tak, to druga do kompletu filiżanka, może zrobić troszkę tutaj miejsca. Mamy dwie takie same. Jakiś kaganek, też ceramika. Też tutaj jakiś napis się znajduje. No. Dobra. Co tu jeszcze? Kubek, pucharek cynowy. Też bardzo ładne. To jest jakąś scenką rycerską chyba. Dobrze. Tu jest piękna rzecz. Prześliczny mlecznik. Z pięknym motywem kwiatów. Ładne ucho. Reliefy ozdobne. No widać, że jest stary. Już na samo pierwsze oko to już widać, że jest stary. Sygnatura już troszkę zamazana. Korona tylko widnieje. Ale jest prześliczny. Takie rzeczy to mnie cieszą. Potem wy im dajecie drugie życie. To jest najważniejsze.
delikatnie na tym obrazku stawiłem. Wszyscy jak zaglądamy dalej. Sporo tych rzeczy jeszcze. Nie wiem, gdzie ja to pomieszczę, ale momencik, dajcie mi chwilkę. Postawiłem skrzynkę na kostce i będę mógł sobie ten stoliczek wykorzystać, na którym stała skrzynka, żeby poukładać te przedmioty. To jakaś ceramika, przepiękny kwiat. Kwiat, ptak. Chyba gołąb, nie wiem. Postawimy go tutaj. No, trochę miejsca się zrobiło. Teraz to już mogę na coś tam postawić. Cukiernica. Też złapię sobie palcem pokrywkę. Też tutaj macie, zobaczcie, stara cukiernica Karla Tisza. Advaser Silesia. No, przepiękna. Myślę, że ona długo nie zabawi u mnie. Na pewno nie. Takie rzeczy to perełki. Przepiękna. Tu mamy coś wielkiego. Ciężko to będzie jedną ręką podnieść, ale postaram się. Delikatnie przeniosę na stolik. Momencik. Udało się. Wielka kryształowa bomboniera. Piękna zresztą. Zobaczcie na to zdobioną pokrywkę. Wielka i ciężka. Tutaj sobie złapiemy trio. Są chyba fiołki, tak, pakiet fiołków, spodeczek i talerzyk deserowy, też ozdobne reliefy, ładne, widać po prostu te skachle, widać w bardzo dobrym stanie. Się prezentuje. Tu kolejna cukiernica. Marmurek. Wawel chyba coś takiego robił. Uchodzisz. No, uchodzisz. Tak jak mówiłem, bo coś takiego właśnie już miałem kilka razy. Były filiżanki. Dzbanek zdaje się też właśnie taki marmurkowy. Mosiężne świeczniki. Dwa do kompletu. Też trochę do wyczyszczenia. Widzicie zacieki od wosku, ale jeszcze, słuchajcie, nabiorą blasku. Nabiorą blasku. I kolejna cukiernica. Kolejna cukiernica. Też wzór takich małych, ładnych, kolorowych kwiatków. Postawię sobie tutaj. Zobaczymy, co to jest. Jest sygnaturka. Bohemia. Czeska. Chyba śliczna. Jakiś mały wazonik. Ceramika. Nie ma tutaj sygnatury żadnej. Tutaj widzę, że troszeczkę widzicie wyszczerbione. Niestety. Szkoda.
Na tym ok. Dość duży, też dwa uchwyty. Nie ma sygnaturki, ale ładny. No, wiatr trochę zmywa dzisiaj. Trochę nam przeszkadza. Tu mamy przepiękny talerz. Nie wiem, co to za kwiaty, ale wygląda to rewelacyjnie. Sygnatura Lichte, znana, nieraz prezentowana już porcelana. Spróbuję to trochę tutaj poustawiać jakoś, żeby nic nie utrącić. Mało miejsca, słuchajcie, jak ta duża skrzynka zostaje wypakowana, no to wtedy naprawdę jest tego sporo. Zobaczcie, ten stolik już też się zapełnił. Ten pierwszy to już w ogóle. A już chyba nie ma za dużo rzeczy, więc jeszcze są. No tu też piękny talerz. Z jakimiś aniołkami, amorkami. Strasznie brudny. Zobaczcie. Jakby go ktoś z ziemi wygrzebał przed chwilą. Też jakaś sygnatura. Wygląda na starą. Austria. Czyli też austriacki, do zawieszenia na ścianie. Przepiękny. Przepiękny. Też coś czuję, będzie o niego bitwa. Na live'ach. Może wcześniej, nie wiem. Zobaczymy. I znowu talerz, o takich właśnie kolorkach. Słuchajcie, czyżby to był Rosenthal? No tak, to Rosenthal. Powiem wam, jestem zszokowany, że to Rosenthal o takim wzorze. Rosenthala sobie postawimy na kostkę, delikatnie, strasznie przybrudzony, o dość ciekawym wzorze i kolorach. No nie powiedziałbym na pierwszy rzut oka, że to jest Rosenthal, ale fajnie. I kolejna patera, też strasznie brudna. Zawsze się dziwię ludziom, że właśnie w takim stanie wystawiają te przedmioty. Nie myją, nie czyszczą. Też macie sygnaturkę. Tylko tak po prostu nie dbają. Ale z drugiej strony wiem, jak to jest, bo po prostu mieszkania się opróżnia i wtedy pakują to w kartony, nikt nie patrzy. Jak to wygląda, tylko musi po prostu jak najszybciej to mieszkanie opróżnić, wypakować, no i nie ma czasu się bawić właśnie w mycie i czyszczenie tych przedmiotów, zresztą przepięknych, i dlatego są w takim stanie, a nie innym. No ale słuchajcie, no trzeba jakoś zadbać o te przedmioty później i je po prostu szanować, bo nieraz to mówię, to kilka pokoleń przeszło, więc warto o nie dbać, zachować dla następnych. To już wszystko tak wymoszczone taką miękką tkaniną. Dobrze, moi drodzy, zerknijmy. Pierwszy stolik pełen pięknych rzeczy, moim zdaniem, nie wiem jak waszym.
Drugi stoliczek też nie odbiega. No i sobie tutaj na dole postawiłem talerz jeden, drugi rozental i przepiękną paterę z motywem kwiatów oraz ozdobnymi reliefami. Więc zobaczcie, ta skrzynka pomieściła dwa stoliki. No i jeszcze trzy talerze musiałem położyć na kostce. Dobrze, pierwsza skrzynka wypakowana. Teraz rozpakujemy sobie bananowca, czyli karton. To już nie skrzynka, ale karton. Karton w górę. Zerknijmy, co tutaj jest zapakowane. Już nam się pokazuje śliczny kogut, duży. Ceramika. Jeszcze jakaś nalepeczka, gdzie to zostało zrobione. Odkładamy kogucika. Świecznik z pięknymi kwiatkami, też oczywiście jak zawsze przeważnie brudny. O, to już coś takiego pokazywałem Wam. Ostatnio chyba w filmiku było z rozpakowywania i nawet na live'ie też któraś z Pań go kupiła. Taki sam łabądek w fioletowym kolorku, serwetnik, skrzydełko uniesione do góry, na serwetki pewnie. Tutaj mamy jakieś ładne świeczniki, nie są sygnowane, ale są, powiem Wam, ładne. Widzę, że są dwa. Jeden. Też po prostu do umycia. A tu jakieś pudełko z napisem Rosenthal. Zobaczmy, co się tu otwiera. O, ale ładny talerz. Kolekcjonerski. Ale to wszystko błyszczy pięknie. Kobaltowy, z pięknymi złoceniami. To nie wiem, jakiś anioł chyba, bo wyłaniały się skrzydełka. Gra na harfie. Proszę, zima 1978. To już taki bardziej świąteczny. No i to Rosenthal. Też już chyba takie talerze pokazywałem wcześniej. To kolejny z kolekcji. Piękne. Ale z tym talerzem też poczekamy. Chyba, że ktoś z Was będzie chciał, to dajcie znać. Nie będę czekał do zimy, do świąt. A to cóż takiego, jakiś kapelutek. Wygląda jak kapelusz. Cóż to jest? A to słuchajcie, nawilżacz na kaloryfer. Ale fajny. W kształcie kapelusza takiego damskiego. Zobaczcie, z kwiatami, z kokardką. No cóż takiego, to prawdziwa ozdoba na kaloryferze. Ceramika, ostrożnie. Cóż, skarbonka świnka, niebieska, a nawet myślę granatowa. Jest coś? Coś tam jest. Może jakieś euro coś, bo cent na szczęście pewnie zostało. Koneweczka, też ceramika, z napisem Meran.
macie sygnaturkę, macie nalepeczkę. Tu jakieś listki, takie talerzyki, jakieś przystaweczki z koroną bawarską. Jeden i drugi. Ładne, ten jest taki nakrapiany, tutaj w plamki, a drugi nie. Tu już widać koronę. Oj, ładny, ładny jest. Piękny ażurowy talerz z takimi medalionami na tej obwódce, zobaczcie, z pięknym kwiatem w środku, też bardzo ładny stan, widać, że to złocenie nie jest nigdzie przycierane. Piękne. Dobrze, odsłońmy to. Też coś ciekawego, też jakaś baterka, tacka z takim, nie wiem, donicą, z koszem, z kwiatami, o takim dość ciekawym kształcie. Zasygnowana. Też ładna. Może sobie na ten talerz postawimy. Rozentala. Jakieś małe półmiski. Drugi, trzeci, jakaś sygnaturka, trzy takie same, dobra. A to cóż, słuchajcie, przepiękna filiżanka, zobaczcie, jaki super kształt. Ładny podstawkiem też nietypowym, ładne. W środku też taki mały kwiatek. I to jest chińskie. Myślałem, że to może jakieś wypasione. A to chińska porcelana, ale no powiedzcie sami, no śliczna. Taki ładny kształt. Znaczy już bywały takie filiżanki, takie duo czy trio w takim kształcie. No ale to jest naprawdę fajowe. No dobrze. Zerknijmy. Kachla już widzę. Filiżanka z żółtymi różami. Jakieś białe kwiatki jeszcze dołożone. Spodek. Oraz talerzek deserowy. Też ładne trio. No, ładnie wygląda. I ładny stan. Taki witrynkowy. Cóż tutaj mamy? Talerz z łodzią, holenderski. Delft? Nie. Kaczuszka. Mój kaczor? Nie, to taki w ogóle inny ptak. O ładnych kolorkach. Ceramika? Tak, ceramika. Nie wiem, co to za ptak. Może po tym, jak będę miał czas, to sprawdzę. A jeśli nie, to wy mi napiszecie oczywiście w komentarzach. Pewnie. Czy jakaś cyraneczka? Nie wiem. To też jakaś ceramika? Nie wiem, fasonik, coś. A, zapalniczka taka gabinetowa. No, zobaczcie, działa.
i popielniczka do tego, do kompletu. No myślę, że to by była fajna rzecz na prezent na kogoś, jakiegoś pana może. Włożymy sobie to tutaj. Włochy, Italia. Lampy też bardzo szybko schodzą, są popularne. Ludzie lubią sobie zdobić właśnie mieszkania takimi lampami. No też mi się, powiem wam szczerze, to podoba. Czy tutaj jeszcze coś jest? Jest szkło, kolorowe szkło. To jest chyba gruszka, tak, gruszka. Czerwono-żółta z zielonym listkiem. Też ciekawa. Jak gruszka, to pewnie i jabłuszko. Tak, w tych samych kolorach. Jabłko. Muszę trochę odsunąć te listki. Postawimy jabłko do kompletu. I zobaczmy. Matki na bok. A tu w środku piękne talerze. Piękne talerze. Zima. Jakieś koło tutaj młyńskie widać. Johann Seltmann Wochestrauss, tak? Tak. Sygnatura do zawieszenia na ścianie. Ja sobie ten kartonik zdejmę znowu na kostkę i wykorzystam ten stolik pod spodem, momencik. Już udało się. Proszę, tak wygląda. Następny. Też chyba z tej samej serii. Tak. Sama sygnaturka, ale są śliczne. Jest coś jeszcze? Jest. I to chyba cała seria, cztery pory roku widzę. Słuchajcie, trochę mi ten telefon tutaj opada na tym statywie. Już sobie go spróbuję ustawić. I czwarty talerz. Nie wiem, czy to jesień, czy to wiosna. Ale też z tej serii. No są piękne. Tak wam jeszcze pokażę je po kolei. Ładna kolekcja. Trochę tutaj jakiś piesek nam ujada, to nie moje. Maltańczyki są w środku. Tu jeszcze jakiś fajny talerzyk, paterka. Takie fioletowe kwiaty. Nie ma sygnaturki, ale jest ładny. A po to był właśnie podstawek, może pod jakąś filiżankę, nie wiem. Może coś jeszcze będzie. No tu są jeszcze talerze, się poschowały, zobaczcie. A te już takie miałem, to Villeroy pewnie. Tak, Villeroy Boch. Moment, bo już tam na mnie wyostrza telefon. Teraz. Tak, Villeroy Boch. Heinrich. Ja sobie je położę tutaj na razie, jeden na drugi. To jest chyba wiosna, albo i lato. Drugi. Nie, to chyba będzie lato. Mhm. To jest lato, tamte było wiosna. To
że są dwa. Cóż my tu jeszcze mamy? A, to też mi znany temat. Mosiężne, piękne ramki z jakąś hrabiną, pewnie księżną w środku. Ładne są te obrazki. Jeden. I drugi. Kolejna ciekawa postać. Są to reprodukcje. Nie są to obrazy jakieś malowane. No ale na ścianie wygląda to zacnie. Naprawdę. I to sobie położymy drugi. Czyżby to było wszystko? Tak. I tak, słuchajcie, sporo było w tym kartonie. Zobaczcie. Na stolik. 6 dużych talerzy. Ten przysłoniłem tym Villeroyem. Kolejny. Mosiężne rameczki. Jakaś paterka, podstawek, nie wiem. Drugi obrazek. No i ten oto stolik. Też fajne rzeczy. No, jestem zadowolony, jestem zadowolony. Tak jak wam wcześniej wspominałem, mówię, niektóre te kartony mniej więcej wiem, co się w nich może znajdować, ale tu akurat niespodzianka. To było opakowane przez Wale. Więc zawsze jak rozpakowuję tutaj z wami te skrzynki czy też kartony, to no jestem nieraz zdumiony. Nieraz zdumiony, ale pozytywnie. To co, kochani? Pokazałem to, co miałem do pokazania. Zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.